Dobrze. Davidku. Czyli masz coś do otwieram. Nie, 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 na razie nie. Dobra. Chcesz Dia spróbować? Lepiej nie. Ale dzięki za propozycję. Ja spróbuję raz. Dobra. Nie chcesz Dia spróbować? Ja tam widziałem, przyznałem wcześniej jak to wygląda i to nie ma głowa. No to po prostu zostaje. Cezar. Weź Dia, weź. Spróbuj sobie. A czy ma to proszę. Dobra, tym. Dobra. A to się traci? Weź, weź, nie. Jo. Zdeterminowany. Zrobiłeś? No. Za pierwszy, what? No i Chad! David, emerytura. Nowy haker. Dobra, czekaj, bo Dia będzie do tego odchodzić ja na chwilę. Okej, okay, gdzie on się nowy haker, what? Wiesz, jak mam z kierownikiem, nie? Dia zrobił haka, what? Dia zrobił haka, what? Dia się przegonił, what? Cały czas patrzy na dziurę. Dia robi następną pacyfika solo, what? What? Tak, cały czas się patrzy na to. Dia sfejlował wiertarkę na Kasenia, zrobił one shotem i nie wzy... What? Giga chat. Ja wydaje mi się, że to jakieś boskie moce. What? Też mi ciężko. Kiedyś, kiedyś Digiboy zrobił haka na flece w sekundę. What? A to taka. No chyba nie taka. Spójrzmy przez ramię, jakie ciężkie zadanie. Dobra. Jakie ciężkie. Thanks. I'm glad you came along. Ty się w ogóle od razu usuwa. To ja jednak przy humanowej zostanę na matematyce. Co tam pipło? We're in. Okej. Okay. To się tak otwiera? Tak. I te, coś z tym jest? Nie? Tutaj się szło do windy, ale wymacajmy na razie wszystko. Winda do góry, zobacz. Tak? Mówisz? A to nie jest w ogóle windy. Procedury bezpieczeństwa aktywne, nie możesz tego zrobić. No przełącznik na górze, który blokują. Albo generator może. Mamy procedury zablokowane przy windzie przez ten przełącznik. Niech on coś zrobi. Dobra, przybij kartę i przełącznik. A może niech się ubierz jak pracownik. Albo prąd! Siema. A mówi, że idzie zrobić nie, no, roboty pracownika Ion Depository i idzie się przebrać. Ale to oni mu nie powiedzą, że jest napad i że ma no chyba powiedzą. A nie wystarczyłoby, żeby się za policjanta przebrał, bo w końcu tyle jest tych kadetów, że i sami nie wiedzą, kto bez jest kim. Kitu, niech się za policjanta przebierze. Ciekawe jak szybko teraz... Przebierz się za kadeta, może nie ogarną, że to ty. Panowie, no na B4 musimy zjechać. A ja mam jeszcze inną imbę. Po 15 minutach przestaje alarm bić. Może już wtedy można użyć? Bo alarm trwa 15 minut. A ostatnio wchodziliśmy z alarmem, czy bez? Zawsze jest alarm, wiesz? Bo to jak dotkniesz drzwi, to jest alarm. No tak, 15 minut trwa. Ja, czy ostatnio otwieraliśmy czy nie? Jeszcze, czy nie? Powiedział, że mam saliczki na razie. A może przed napadem musisz kartę i przełącznik zrobić? No na razie zrobimy teraz kartę i przełącznik i zobaczymy, co się stanie, no nie? Ja nie uzyskał pan zgody, tak? Jednak mamy tutaj dosłownie w tym momencie nakaz zabrania tego, wycofania się i pójścia do mojego banku. To jest odgórne. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa w tym momencie, po prostu możemy pójść za pańską asekuracją. Nawet mogą być ze mną wszyscy funkcjonariusze, co tutaj istnieją. Po prostu, to jest jedno wejście, wyjście. Wszystko. Ja rozumiem pana, ale tu jednak nie wyrazili zgody. Kurwa, nie wyrazili zgody, jeżeli ale mnie telepie widzowie. Chce pan mieć na głowie cały sąd, cały rząd tak naprawdę i FIB, no to nie do mnie z tym. Ale to jest naprawdę ja bardzo rozumiem. Ważne, potrzebujemy tutaj wejść, wyjść i to jest wszystko, co potrzebujemy tylko. W tym momencie. To jest dosłownie 10-20 sekund roboty. Siema, no, tego się nie zmieni, nie wiem, no ja po tu prostu... Mogę, oczywiście, ja tu mogę wysłać cały zarząd Maze Banku, wrócą tutaj z zarządcami FIB. Policja mówi, że nie chce schematów, przychodzi do nich Vasquez z jakimś customowym wątkiem, to nie chcą. Jednak oni są dużo wyżej nad wami. Lepiej z schematem, tak jak ostatnio, tydzień temu, no nie wiem, no przecież to jest kurwa nierealne. To jest chwilę moment.
Najlepsze, że on chce tylko przycisnąć guzik. On nie ma broni przy sobie, ani problematycznie, nic. Jest problematycznie, ja wszystko rozumiem, ale co? Jest bardzo problematycznie. Odgórnie, tak, wiem, odgórnie. Ja wiem, odgórnie też u mnie to jest tak, że nie mogę sobie teraz pana... Dobrze, a zdaje sobie pan sprawę, tak? Kto jest nad nami? Jedynie wojsko może cokolwiek zrobić w związku z nami. Jeżeli byłyby ataki na miasto przeprowadzane, tylko wojsko może w tej sprawie interweniować. Wy to wtedy nie macie nic do gadania. Rozjeb go! Jak wspomniałem, jest to dosłownie 30 sekund wejście i wyjście. No ja rozumiem, że to jest 30 sekund wejście i wyjście. Pokazuje mi, że nie ma dobra, broni! Może mnie pan przeszukać, może pan sprawdzić pojazd. Potrzebuję, no. Wychodzę. Pokażę nawet panu papiery. Ale że 7 miesiąc. Dzięki bardzo. Ale to jest, widzowie, naprawdę struggle z tą policją. Zbliża się czas. Naprawdę, czas jest w tym momencie bardzo cenny. On tyka cały czas. Kto jest nad panem, rozumiem? Kto tu jest, co tu jest tam wyżej? No tam jest rząd. Tego pana nie znam, halo. Jeżeli chodzi o niego, tak. No to... Pan odjedzie, pan odjedzie na motocyklu. Jedyna osoba, z którą tak naprawdę możemy w tej sprawie rozmawiać, to Sonny Rightwheel. Jeżeli on by nie wyraził zgody, w tym chłop, momencie z pistoletem on musi tam również pójść do rządu w tym. W Maze Banku znajduje się biuro jednego z naszych zarządców, a on ma bezpośredni kontakt do biura FIB. Ale kurwa, ja rozumiem, Monka rozumiem. S, widzowie, no, moment. Problemem jest tym, że nasza SV-ka nie wyraża na to zgody, tak? Dobrze, a czy wasza ja SV-ka może się równać z naszymi zarządcami? Czad, wiecie, no, jaki jest problem policji? Gadasz z normalnymi policjantami, się, strony, to mówią, to no nasza SV-ka dowodzi, się nie tak? Zgadza, nie. A na SV-ce jest jakiś masz problemu, proszę się do niego zgłosić. Nie, i nic nie zrobisz. Jeżeli będzie mi kazał pan tak naprawdę wrócić tutaj z większą ilością osób, no to naprawdę nie będzie przyjemnie, bo możemy przejąć całą sprawę, zostaniecie oddelegowani. No dobrze. Ja rozumiem. Tym będzie się kończyła wasza tak naprawdę jurysdykcja tego miejsca. No w takim razie zapraszam tu z większą ilością osób i z wyższymi. Dobra. Ale przeczytałem dobra, wiadomość. Dziękuję. Actually prawdziwa wiadomość. Ale już nie będę jej czytał na głos. Ale mogę powiedzieć, że prawdę powiedział... Panie, przewalone. Siódemka XX. No ja jako, że uczestniczę w akcji VGZ-cik, to nie mogę ci zasugerować, co powinieneś zrobić. Ja wiem, co ja tylko zrobię. Oglądam. Okej, okay, ja sobie obejrzę, bo i tak siedzę sobie w banku. Dobra, to czekamy. Oho! Wojsko! Nie ma, nie? Kolczatki zrobili tu, a nie było jeszcze przed chwilą. Teraz pewnie już nie jest naturalny. Nie wierzę. Ej, nie było ich, nie? Przed chwilą. Nie, chyba do dzisiaj się nie no, fałki zecik, może nie aż tak, bo to... Nie no, ja oczywiście, ja jako obserwator nie mogę wpływać na akcję, więc już nie będę nic mówił. Bo będzie, że się komunikujemy na akcji, nie, ja tylko sobie... Zdeterminowany. A to nie jest policja, to jest kurwa z Groups X-a. Myślałem, że policja... Widzicie, pomyliłem policję z NPC-tem. Cóż za dziwna sprawa, jak mogłem pomylić, przecież policja, NPC-ty to zupełnie co innego. Strasznie dziwna sytuacja się wydarzyła. Czad, nam się zaraz zamknie, kurwa, ten napad. W sensie cooldown jakiś, zamknie się safe. O kurwa, Monka S moment. No nie, ja pierdolę. Zbliżuję się. Zaczyna za mną jeździć, nie? Ja obserwuję! Nie wiem też, co się wydarzyło. Evron salut, Vasquez! Evron salut! Było dobrze, przepraszamy. Próbowałem. Zakładnik do góry? Dobra, jeszcze możemy zrobić jedną rzecz. Jego? Na zakładnik do góry. Możemy, kuj może wynegocjować, żeby ktoś to nacisnął. Ale to... Ale mamy stary problem, wynegocjujący wolny odjazd R8-ką. A żeby... I nie mamy nawet negocjacji na kolczatki. Co dopiero na to, żeby
Ktoś poszedł tam coś zrobić. Ja mogę cię prześlizgnąć. Nie wiem, dlaczego jest taki opór, żeby wykonać jakąś ciekawą akcję. Nie wiem, no po prostu jest tak na siłę, żeby cokolwiek ciekawego zrobić, że to jest insane. A potem schemat, 10. bank z rzędu jak dzisiaj. Jeden zakładnik u Goro to wiadomo. Czad, mają Humana, nie, sorry, nie Humana, Union Depository. Przez ostatnie pół roku mieli co godzinę flekę, na którą narzekali. Teraz coś ciekawego jest, to nie. Jest, pesymistycznie jesteśmy do planu nastawieni. Co to znaczy, to ja po prostu nie mogę. Czad, nie oczekuję nic od policji, a i tak jestem zawiedziony. Idę się zapytać w ogóle, kuj, jaki jest status, ale szykujcie się na słuchaj, jaki jest w ogóle status? No, tutaj? Ogólnie rzecz biorąc, przyciągam to czekam na was, nie? A my nie możemy sprogresować, bo oni ten, nie pozwalają nam kliknąć u góry. Czyli my nie sprogresujemy i chłopaki są w chcą wjazd robić im, policji. Powinniśmy, ja następnym razem jak będziemy robić napad, to na starcie ich przeprosimy, im wieniec damy, że mają co robić. I potem dopiero zaczniemy negocjacje. No nie wiem, no dobrze, no słuchaj, jak kuj robimy? Możemy im tam, możemy się zabunkrować jak XQC moment robić. Jak macie jakieś zapasówki czy coś, to poświęcimy się również. O, oglądałem ten odcinek. A pan co tutaj? Gotowi czy nie gotowi? Do wyjazdu? No. A to bez kolczaty, bez niczego jesteśmy? Proszę bardzo, bo tutaj jest, nie wiem czy pan widzi, panie Gregory, jest taki kwadrat żółty i kreski, co oznacza keep clear, że nie można tu parkować. Pan tutaj zaparkował, czyli wie pan co to należy zrobić. Albo do tyłu, albo do przodu. Do tyłu raczej bym nie sugerował, bo są zakładnicy i pan przejedzie. Do przodu jest czysto. Czy możemy w takim razie, my też już wyjdziemy, znaczy wyjdziemy za tego. Ciągnie cię Grzesiu, co? Nie wiem, jaki jest twój call, powiedz mi. Mój call? No, Grzesiu, ciągnie cię tu, nie? No. Do tych pomieszczeń. Chciałbyś tu być, nie? Tak na co dzień. Chciałbyś na to napadać. Powiedz to. Nie wiem, o czym mówisz. Zakrywam bodykama. Powiedz to. Powiedz to. Chciałbyś co? Nie zaprzeczył. To co im powiedzieć, kuj? Co im powiedzieć? Bo nie chcemy się wystawiać na minę. Morele? Mhm. No to się wycofuje. Pyrra jala, panowie! Zrywamy? Mhm. Czemu was tutaj jest? Gdzie jest reszta? Oni sobie już rozstawieni za złotem. Chcę się porozmawiać już. A to nie lepiej tutaj? No nie wiem. Zrywamy czy jak? Zrywamy. Ej, wbieg tu chłop po prawej jest. Schowaj się, Siby, schowaj się. Szybki tap dostała! Mamy tu przewagi. Powiedz Vasquezowi, żeby tam zaczął coś działać. Morele robimy. Jest zerwanie negocjacji. Spróbuj przysabotować albo dawać info, ale tylko SMS-em. Tak, nie ma nikogo. Chyba, że na daleko jest, ale nie ma jak. Bo patrzcie, nie dość, że mnie ściana trzyma, to jeszcze ten obrąb. Witam. Witam. Z trzech, czterech już leży. Ja nie wiem, my to puszujemy, oni tego nie puszną, my możemy tu siedzieć. Co jutra? Jak są k***i i nie chcieli nam dać przycisnąć, to ja tu mogę siedzieć do jutra. No, typiara wyszła, to ją tapnąłem też. Dobrze, krótko. Basket z niech przycisk operuje, nie? Kuj. Tak. Ten safe powinien się w końcu zamknąć, prawda? No właśnie, może przepaść go? Ten safe powinien w końcu po jakimś czasie się zamknąć. Nie wiem, stary. Jakbym teraz dostał tapa, kuj. O! Kurwa, jesteśmy free! To pewnie załatało tam pewnie, załatało, ja wam to mówię. Panowie, teraz jeden system. Ale teraz to my chyba nawet czekaj. Dzwonimy do policji, że Vasquez musi kliknąć przycisk, bo nam się zamknął safe. Ty, ale teraz no joke, to ja nie wiem, czy by... Czekaj, tak technicznie. To ktoś by musiał zrobić wywiert. Technicznie pojazd jest tam, nie? Cały czas. O nie, pojazd tam jest. Dobra. Trzeba go odholować. Racje żywnościowe liczymy. Mam 7 burgerów BS, 2 veggie burgery, 2 herdstopery, 6 shake'ów.
Zadzwońcie. Czekaj. Coś tam może złoto przyjechać. Iwo! Ej, Iwo! Jest dziura? Halo? Czy jest dziura? Nie ma zaklejenia! Tomć? Posłuchaj mnie. Słucham cię. Jest sytuacja, że robiliśmy junior depozytory, ale siedzieliśmy tak długo, że się save zamknął, ale tam jest dalej ta ciężarówka. Trzeba ją odholować, żeby nam się nie wywiercili. Wiesz, że ja robię właśnie napad na jubilera, i, ale spróbuję szybko uciec. Dobra, kieruję. Ale postaram się, okej? Popo. Dobra, wszystkich mechaników trzeba, wszystkich mechaników, Carbo. Co zrobić, jak się pozbyć ciężarówki? Rakietą, ładunkiem? C4. Albo RPG-iem. Piotrek stoi nad dziurą jak coś. Jakby mu dać C4, to on może rzucić to na to. Tak. C4 z góry. To musi być to. Halo? Siema, tu pastor. Ej, wy macie ten jakiś pancerny samochód policyjny? Mamy. Słuchaj, bo jest giga akcja. Zamknęli nas na Union Depository, na tym nowym napadzie i już drzwi się zamknęły. Ale mogą nam wjechać, bo dalej jest wiertarka nasza. Taki wielki wiercący. C4 muszą dać na auto. Mogę tam rzucić C4, ale... C4, tak. Jasne, nie ma problemu. 4 miliony przelewam za tą operację. Musisz tak, wjeżdżasz tam, ta wiertarka jest w tym miejscu, gdzie w kanałach jest dziura, wiesz, czyli po prostu tak jakbyś wjeżdżał od autostrady przy szpitalu, no nie? Tam jest wszędzie policja, rzucasz C4 na taką żółtą, dużą wiertarkę, taki pojazd wiertarka, eksplodujesz i wysadzasz, nara, koniec tego. Tylko musisz to zrobić w 21 minut, bo o 12 oni będą już mogli się przewiercić. Go. Da radę, no nie? Halo? No siemano. Słuchaj, witam. My nie będziemy jak taki stali tu do góry, rozumiesz? Bo my się nie chce bawić. Ciszaj na tym radiu, bo rozmawiam tu! Tak. I słuchaj, ksiądz. Tak. Bo ja nie wiem, co tu się bo ja tu piosenek słucham sobie cały czas. Ja wiem. Jakie widzisz rozwiązanie tutaj? Panie Jadku, czy pan był superwajzorem? Nie był pan, nie? Gdzie? Janek nie bananów był. Słuchał od 2 godzin. Dobra. No bo ja też nie byłem superwajzorem od naszej strony, ale jest sytuacja no jest grubo. Zakleszczona jest sytuacja. Sytuacja jest ciekawa. Ja się zaraz zastanowię nad rozwiązaniami sytuacji. Chwila, bo mi tu jeden mały macha. Czego? A czy my jesteśmy w stanie was jakoś stamtąd wyciągnąć, wysyłamy? Cokolwiek? Chyba tak, ale zaraz się dowiem wszystkiego, na spokojnie. No tak, jeśli mielibyśmy was wyciągnąć, no to fajnie by było, jakbyśmy na przykład, nie wiem, łupu nie brali, cokolwiek. My was wtedy może puścimy i tyle. A że my mamy łupu nie brać, a wy nas puszczacie, tak? No to się znowu będziemy strzelać godzinę w szpitalu, znowu będziemy ryczeć. Po co to komu potrzebne? Może poszła delikatna miscommunication, no i jest siemano, nie? Zaraz to skonsultuję, dobra? Bo nie chcę tutaj ten, dobra? No. Okej, okay, więc uwaga. Co? Musisz chwila słuchać? Prawdy? Dawaj. I? O, chyba... Zapytaj Piora, jak jest gdzieś tam obok. Okej. Okay. Pali się! Tak? Wybuchło tam, czy nie? Powiedz mi, czy ta żółta wiertarka wybuchła i taka koparka duża. Giga wiertara, ona jest w tym tunelu, jakby no ciężko jest jej nie ominąć. Tak. Chwila. Dobra, to jest dla nas najpilniejsza informacja, szybko mi powiedz. Turbo pilna. Dobra, zaraz zostać. Dobra. Dobra, już podjeżdżają, zobacz. Dobra, siema. Dobra. Teraz jest ponoć na górze mniej nieco osób, bo porozbiegali się, bo był wybuch. No to też się wybucha. Na spokojnie, zaraz się dowiemy. Jak i próbuję kichnąć. Wiecie, kto mi dał info o tym? Janek mi wysłał zdjęcie. Dobra, to ja Ula niego odwołuję. Dobra. A potem Fabianowi się odezwę, wyrok. Tu już nie trzeba tej ciężarówki, nie? Ale no jest generalnie dym na Union Depository, więc tam nic nie mówię, nie? No, nie ma problemu. Ale jak coś, to sorry za zawracanie głowy. No okej. Okay. Zaraz tam wjedziemy bojówkarsko, nara. Panowie, nasze szanse jakoś diametralnie wzrosły. Bo Ula nie powiedział, że i tak tam wjeżdżają zaraz bojówkarsko. Więc nasze szanse... Ja, dobra, i teraz tak, panowie. Dobra. Mówiłem, że mam jakiś plan, ale nie mam planu. Ogólnie to możemy otworzyć te drzwi. Możemy się przez nie przebić z jakiegoś powodu. Jak widzicie. Tak, możemy się przez nie przebić. Czyli teraz możemy mieć dostęp do tamtego pokoju, mimo tego, że dziura będzie zamknięta.
Panowie, ja zróbmy tak, sobie. Zróbmy tak, panowie. Panowie. No. Możemy wynegocjować u policji wyjście górą. Aha. Mhm. Niech nam nacisną przycisk, wyjdziemy górą. Mhm. I gwarancję braku ostrzelania przez policję. Za okay. łup w postaci miliona dolarów. To milion to chyba nieduża cena, no nie? Że tak po prostu spróbować uciec stąd. A czym chcemy uciec? Bo prawdopodobnie nasza auto również wybuchuje. No a to zaraz się postawi auto, no nie? To jest negocjacja. Mhm. Git. R8 ma Michał, jak coś ode mnie, więc mam R8 w razie czego jeszcze jedną. Co dam? Będę mi jeszcze potrzebny, czy nie? Stary, na razie są jakieś negocjacje z policją, która mówi, że możemy stąd wyjść, ale musimy broń oddać, czaisz? Więc, nie wiem, kuj z nimi tam negocjuje, ja na razie w sumie nawet nie wiem, co się dzieje, ale jesteśmy zamknięci, nie? Będzie trzeba, to można tam wjechać całym miastem. I... Zaraz, to ja jestem za, tylko nie wiem, czy kuj już nie jest za bardzo przejęty tym. Ty masz do niego numer? Mhm. To czekaj, spróbuj do niego zadzwonić zaraz, przedstawić mu plan, jak coś, to ja jestem za. Ty, Ulani, powiem tak, kuj się zgodził, więc, tylko kwestia jest taka. Tam jak oddajesz złoto z kasyna, kojarzysz mniej więcej? Tam Union Depository, tam gdzie nie się zlecenia pojęcia. Bierze? Nie masz pojęcia. Ten taki parking podziemny? Tak, parking podziemny, gdzie takie... Tak. Parking podziemny, gdzie są takie zielone furgonetki zawsze, nie? Odstawiane. No i tam masz takie wejście do prawej strony. Tak, idziesz. Do prawej strony i tam jest przycisk do windy, ale tam kampi z 13 policjantów. Dobra, to zaraz. Bo oni tam kampią i oni mówią, że oni nas mogą wypuścić tą windą, ale musimy oddać broń i łup. No to jest jakieś... Więc wiesz... I wy nam możecie otworzyć po prostu tą windę, nie? Dobra, powodzenia. Jeszcze wyślemy kogoś jako przebranego, spróbujemy wysłać, jakby kogoś przebrać jednego za policjanta, mm-hmm. żeby próbował tam coś podziałać. Tak, a no jak... to możemy. Ty wiesz, gdzie to jest w ogóle? To jest bo... tam, gdzie się zlecenie na... No, to dobrze, to fajnie, ale mówię bardziej o tej windzie, że to nie jest w dziurze. To jest po innej stronie budynku, na południowej stronie budynku, bo ta dziura to jest... GPS. I moi koledzy mają wiedzę odpowiednią. Dobra. To twoi koledzy mają. To generalnie przycisk do windy jest tam, gdzie się oddaje już przetopione złoto. Dobra, no to my się tam wiemy. Najpierw przebierzeni na policjant. No mam pomysł, dobra. No po prostu oni tam są w jakichś 13, my nie wyjdziemy, bo nawet jakbyśmy chcieli, to nie mamy jak. Musicie policję nacisnąć guzik. Dobra. Powodzenia, pyrrajala. Z racji, że przyszliśmy skąd przyszliśmy, regrupik. A, pod ścianą, jak... Będzie jeszcze więcej. Każdy z was ma broń długą, cokolwiek? Jest ktoś, kto nie ma broni białej, niech wystąpi. No słuchajcie mnie. Moja decyzja jest taka, że musimy coś szybko wykombinować, bo to idzie bardzo... Nie kombinujemy nic. Czekam, aż mi ktoś otworzy windę. Miejmy nadzieję, że to będzie 30 osób zmobilizowanych. Ja i tak to nic nie mogę zrobić. SV-ka blokuje negocjacje, więc sobie tu usiądę i poczekam. Nie ma najmniejszego problemu. Ale wiecie, co jest najlepsze? Ja to rozegrałem tak, że żadna decyzja nie jest moja. Oddałem kola na wjazd kujowi. Kuj powiedział Morele. Potem David powiedział, że on nie ma zamiaru wychodzić do policji i oddawać broni. Potem Taku i Grandi powiedzieli, że mogą nas odbić. Lećcie. Jest. Tylko, że ta strona, oni tam są skampieni przy tym, nie? Ja wątpię, żeby tu w ogóle ktoś był. To jest pewnie z dwóch policjantów, nie? Pog? Ej! O nie, pies... Kuj, ja cię rozumiem, że twoje decyzje nie są do końca twoje, ale też, żeby nie poddymiać bardziej. Zgódź się ze mną, błagam. No, zgadzam się z tobą. Zgadzasz się ze mną. To może być ważne. Proszę ci przerwać, okej? No. Słucham cię, bo możliwe, że zaraz tą windę klikną w końcu finalnie. Więc wtedy będziemy może mogli wyjść do góry. No ale to jak klikną w windę, to będą w nią wcelowani. Okej. Jeżeli nasi to otworzą, to spoko. Jak policja to otworzy, to po co policja otwiera windę? Będzie się spodziewała kogoś, będą tak wcelowani. My się pojawimy tam, oni po prostu... I wchodzimy i free wybiegamy, tak? I walka! Ja jestem przygotowany. To dlaczego tam są jakieś strzały? I David patrzy się w ścianę. Gdzie? Udało się tam przedrzeć, ogólnie możecie próbować, ale cały czas... Lecimy! Będzie się strzelać. No dobra. Pa. No to coś tam się udało przedrzeć. No, wasz kol. To co? To wychodzicie czy wychodzicie? Bo ja wiem. Nie wiem. Ja też nie wiem. Ja się zgubiłem, bo byłem podłączyć telefon tam w gniazdku. To co, Vasquez ogarnął czy nie? I powiedział, że gdzieś tam się przebili, ale nie wiem co. No cały czas są strzały. No, to klikaj i odliczmy.
Okej. Okej, jak chcesz pojedynczy funkcję? Dwójkę. Dwójka, dobra. To dajcie mi pierwszemu iść. Dobra, to pięć. Ja wodzu, prowadź nas! Wodzu, prowadź! A my odliczymy dwie sekundy. Dwa. Do prawej są. Jeden. Go, dia. A jak się idzie? Ok. Dobra. To tak działa. Nie po siebie. Ale jest czyszczone. Ale jest. Nie wiem, kuj, naprawdę. Wyczyszczone jest. Naciskany jest guzik. 3, 2, 1. Masz księgę? Mam. On ma księgę. Nie wiem, czat. Dyplomatyczne dawanie się policji. Dawaj, no. Przebiliśmy się i jest naciśnięty przycisk. I policja stoi przy przycisku. Wyczyszczone jest. Wychodzimy stąd. Przejęli górę. Próbujemy wyjechać. I'm glad you came along. Nie. No nic, to ja zjeżdżam na dół. No chyba nam nie zablokują, Davidku, prawda? Możliwości. Ej, panowie. Ej, chłopaki. Jaka jest szansa, że Dia jest niezniszczalny? Mój korump powiedział, że są rozstawieni na dachach jak wieżyczki, więc na spokojnie. Już jest info. Jak coś, to są rozstawieni po dachach. Ty, ja jestem ciekaw, dlaczego kuj mówi jakieś 3, 2, 1 i że przełączył, ktoś przełączył, jak tu policja stała. W furgonie nie ma nikogo tutaj, na tym? Nie, proszę, ktoś zbiera ludzi do furgonu, nie wiem, kto to jest. Tutaj chyba... I'm glad you came along. A może poddajcie się i tak jutro zrobicie, a policja moralnie przegrana. To są nasi! No. Dawaj! Do lewej jest policja, do prawej są nasi. Push, lewa push. Thanks. I'm glad you came along. Dawaj, Loża. Zniknął. Myślałem, że chociaż pozwiedzam, jak to w środku wygląda. Mam przy wjeździe, jeżeli chcecie już zwijać, no to jestem przy wjeździe. Dobra, którym? Czarny Wektor. Które nie, wyjście? Dobra, wiem mniej więcej, dobra, hej. Fura czeka. Mam. Ej, transport. Tak. Jestem. Pyrajala! Dobra, przyjadę po chłopaku zaraz. Musisz się zabezpiecz, wracam po nich. Nie, ja też wracam, spoko, tylko zabezpieczę rzeczy. Dobra. Daj mi chwilę i wracamy po chłopaków, ej, przecież nie zostawimy ich. Puść. Dobra. Wracamy. Dawaj. Siema. Te fury są potrzebne. Taki content lubię. Hajs odłożony, wszystko. Jedna osoba. Dawaj. Wszystko safe, dzięki mega za pomoc. No. Jesteśmy na minus miliony. Miliony? No to będzie spłacone, na spokojnie, dogadamy się. No i dzięki fajnie, bardzo. No to w kontakcie. Dobra, to jutro się zrzucimy, bo jest już giga późno. Dobra, to Ela, do później. Patrz, Mati, co znalazłem. Stratni miliony są. Trzeba będzie im oddać. Skąd masz? Co, uciekliście z UPE? Sobie na parkingu, wie? Tak.